Dobrze, będę mówić. Plantarta twierdzi, że Maksymila nie ma szans. Na kogo liczą naprawdę? Chyba na cara. Miejmy nadzieję, że wprowadziłeś ich w błąd. Dobrze, jeżeli przeciwnik nie zna naszych prawdziwych zamiarów. Myślę, że można to wykorzystać. Jak? Zmusić zwolenników Habsburga do działania. Nie rozumiem. Gdyby na przykład prymas Uhański obwołał królem Polski Maksymiliana bez zgody szlachty. Wciąż nie rozumiem. Wówczas oburzeni przeciwnicy Habsburga zgodzą się na każdą inną kandydaturę, nawet Batory. Nie znałem cię takim, Reinholdzie. Czytałeś Machiavellego? Jak tego dokonać? Jak doprowadzić do nieudanego zamachu stanu? Przekazać prymasowi, że Zamoyski i oczywiście zborowscy pragną obwołać królem... Kogo? Każde kłamstwo musi mieć jakaś prawda, jeśli ma być godne wiary. Myślę, że jednak Batory. I chcesz powiedzieć o tym Zamoyskiemu? Oczywiście. I o naszej rozmowie też. W tej grze trzeba mieć kogoś, z kim się nie gra fałszywymi kartami.